Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jak widzicie, jest to Ratchet & Clank załoga Q, ale nie nagrywam tego let's playa sam, ponieważ wraz ze mną jest... Sebulbiusz 2000, czyli samozwańczy ekspert od tej gry, masochista. Dzień dobry. Dokładnie. I teraz można już to powiedzieć na głos. Nie żaden, kurde, wrocławski baron, tylko radomski baron. Tak jest, ponieważ ten let's play jest już nagrywany z dwóch miast, które serdecznie nienawidzą Wrocławia, czyli z Gdyni oraz z Radomia. Pozdrawiamy. Dokładnie tak. No, więc widzimy się, jak teraz możecie zobaczyć na title screenie, gdzie to Ratchet tutaj sobie działa i Clank zawraca mu gitarę, ciągle mu przeszkadzając, pokazując, co on tam, kurde, naknypsał. Nie potrafi, kurde, uszanować, że jego kumpel tutaj ciężko pracuje, robi nadgodziny za darmo, w ogóle nic z tego nie ma, a ten mu jeszcze gitarę zawraca. Bardzo nieładnie. Bardzo nieładnie, wstydziłbyś się, Clank. No i zajmij się sobą, a nie dokuczasz innym. No i nie żyj tyle. Dokładnie tak. Tak więc... będzie trochę to śmiesznie let's play nagrywane, no bo no jest to kolejna gra po skończeniu poprzedniej listy let's play u mnie, a można by powiedzieć, że jako to jest pierwsza gra, to jest nagrywana jako trzecia, ponieważ stwierdziłem, że nie będę transparentny sam ze sobą i zacznę od środka nagrywać te gry z mojej listy, tak więc no... To trochę będzie śmiesznie teraz wyglądało to, no ale no trudno się mówi. Żyje się dalej, jak to się mówi. Tak więc nie bez powodu również jest ze mną Sebastian, dlatego że będziemy grali razem w tę grę. To nie będzie tak, że będzie mi tutaj tylko towarzyszył do komentowania, ale wraz ze mną będzie grał. Tak jest, dlatego że jest to druga gra z tak jakby dodatkowego uniwersum Ratcheta, czyli z uniwersum co-opa, ponieważ czterech za jednego i załoga Q to jest tak jakby osobny kanon serii. Inne gry z serii Ratcheta udają, że wydarzeń z tej gry, z tych gier dwóch nie było. Także tak, jest to druga eksperymentalna gra od Insomniaka z co-opem i właśnie dlatego, jak to powiedział Pomidor, będziemy nagrywać to razem. I cóż... W ogóle ta gra była bardzo tania, pamiętam, i też jest ona bardzo krótka. Ja ją pamiętam chyba nawet w okolicach premiery to chyba za 60 zł kupiłem. Więc bardzo tania jest, naprawdę. Znaczy była. Teraz nie wiem, jak to wygląda. Teraz nie wiadomo, jak to cenowo stoi, ale... No... Miejmy nadzieję, że będzie wszystko w porządku, bo... No, słyszałem różne opinie na temat tej gierki. Jedni chwalili, drudzy narzekali, że za krótka, więc... No jest za krótka, jest za krótka, ale ja się muszę przyznać, że ja tę grę uwielbiam, jest to moja gierka Guilty Pleasure, czyli że wiem, że to jest gra może i słaba, może i nie najlepsza, może nawet i niedobra, ale nie wiem, jakoś ja bardzo lubię w to grać. Chociaż każdy aspekt tej gry, czy fabuła, czy nie wiem, czy... Soundtrack może nawet, czy projekt poziomów, chociaż z tym to ja bym akurat polemizował, sprawia, że nie jest to jakaś wybitna gra na pewno, a nawet według wielu może to nie być dobra w ogóle gra, ale może już nie przeciągajmy tyle i zacznijmy sobie, a raczej... No, dokładnie. Więc Ratchet, już teraz zmieniamy kamerę, już koniec przeszkadzania tobie, wciskamy start, no i mamy tutaj... Parę fajnych opcji, jak kampania, rywalizacja, profil, opcje oraz dodatki. Bardzo fajne opcje swoją drogą. Polecam, 10 na 10. Dokładnie tak. Ale jako, że serwery PlayStation 3 już ledwie zipią i trzymają się tak naprawdę na kartoflach, to może zrobimy szybkie cięcie i zobaczymy się, jak już połączymy się i będziemy gotowi do rozpoczęcia kampanii. Dokładnie tak. Tak więc... Że tak powiem, cięcie kosztów, jak to lubię zawsze podkreślać. Cięcie magiczne i kosztów w sumie też, bo budżet jest zerowy. Dokładnie, ciach, 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 ciach. No to jesteśmy z powrotem po krótkim cięciu kosztów i jak widzicie, jest po mojej prawej Sebastian i możemy sobie teraz wybierać postacie, jak widzicie. Wciskamy sobie w górę, w dół i mamy tutaj trzy postacie do wyboru. Mamy Ratcheta, mamy Clanka oraz Quarka. Tak jest.
Albo Quarka w sumie. I tak w zasadzie to jeżeli gramy Quarkiem oraz Clankiem, to możemy się poczuć jakbyśmy grali Pudzianem, ale to zaraz ja wam pokażę. No bo nie wiem, Michał, kim ty będziesz grał, a raczej Maciek, patrząc na nazwę twojego gamertaga. Ale spoko, ja też mam na drugie imię Maciek akurat, więc jest git, chociaż ty chyba nie masz. O, no to dobra. A kim ty będziesz chciał grać? Chcesz grać Ratchetem, Clankiem, czy... Ja mogę nawet Quarkiem grać, mi to nie robi, naprawdę. Wiesz co? Ja chciałem zrobić tak, że ja bym pograł Clankiem, a ty Ratchetem, ale jak chcesz grać Quarkiem, no to... Bo to chyba będzie najbardziej klasycznie, nie? To dobrze, to jest... No to najbardziej klasycznie, jak to mówi tytuł Ratchet i Clank, tak więc... Moi drodzy, zaczynamy, uruchamiamy grę i zobaczymy, co tu będzie się działo. Statek kosmiczny Phoenix 2. Zbieraj złote śrubki i kupuj za nie przedmioty specjalne. Ja by zaciekawić widzów, tylko na szybko napomnę, że w tej grze występuje Krzysztof Gonciarz. O, kurde. Te piękne czasy, zanim Krzysztof Gonciarz stał się lewicowy. Dziennik kapitański, data gwiezdna, no tak powiedzmy, że środa. Zwolniony ze stanowiska eks-prezydent Quark postanawia wziąć na swe barki brzemię prawości. Niezłomnie strzec uciśnionego ludu! Bronić galaktyki z bohaterską swadą! A galaktyka? No cóż, w galaktyce jest tak bardzo... nudno. Kurczę, to smutne. Przegrał wybory niecałe 3 miesiące temu. Trzeba z nim poważnie porozmawiać. Kapitan Quark nie radzi chyba sobie z adaptacją do życia w sektorze prywatnym. Komputer! Znajdź mi coś do odstrzału! Sorry, brachu, na radarach pusto! Tak czy siak, miłego dnia! Przepraszam, kapitanie. Wygląda na to, że w hangarze zbuntowały się roboty sprzątające. Może zechciałby pan... No, więc jesteśmy z powrotem i jak mogliście zobaczyć, to Quark sobie no, spierdolił, brzydko mówiąc, i miał taki bardzo sexy różowy szlafroczek. Dobrze. Jak coś, drogi przyjacielu, jak wciśniesz R2, to będziesz miał turbo buty i będziesz szybciej zapierdalać, co jest bardzo właśnie przydatne. Widzę. I trzeba zabijać te roboty, a ja w tym czasie tylko chciałbym nadmienić jedną szybką rzecz. Że Quark mówił na początku, że przegrał wybory, ponieważ tak, Quark był prezydentem galaktyki. Niestety muszę wam to przetłumaczyć, jako że pomidorowy.pl jest znany z chronologiczności gier Ratcheta. Więc w 4 za 1 Quark był prezydentem, a teraz już nie jest, bo przejebał wybory chyba tam drugie czy coś. Ojoj, jak mi przykro. Quark, co się stało? Co, kurde? Za mało głosów było na ciebie, panie kolego? Może za słabo miałeś tą kampanię? Dobry wieczór, kapitanie. Jest pan gotowy na najdłuższy dzień twojego żałosnego żywota? Mroczny złoczyńca, doskonale! Ciekawe, czego chce. Pieniędzy? Nie. Władzy? Nie. Władzy i pieniędzy! Wszystko jedno, co mu się tam roi. Wreszcie sobie postrzegł. Życie okrutne, plan, dlatego proszę o chwilę uwagi, choć na chwilę rady zaraz mnie coś trafi. Jak już wspomniałem, dezaktywowałem centra obrony planetarnej w 3 miejscach w tym sektorze. W każdym z nich rozpętał się absolutny, totalny chaos. Wybornie. Krungariańscy maruderzy już rozpoczęli ofensywę. Ciekawe, kto ich wezwał? Że ja? Nie, ja, chłopie! Jedynie ty oraz twój oddział macie wstęp do wspomnianych miejsc. Jeśli zbliży się tam choćby jeden żołnierz Polaris, odetnę zasilanie wszystkim stacjom w galaktyce! Kim jesteś? Kimś, kto ma alergię na kapitana Quarka, kogo kapitan zawiódł. Wiecie, kogo tu trzeba? Nie, nie mów. Powiem wam, kogo tu trzeba. No i powie to. Załogi Q! No i powiedział.
Dzień dobry, dobrze. Proszę państwa, załoga Q Assemble, jak to się mówi. I tak, jako że, jak mówiłem, kanał pomidorowy.pl jest znany z ogrywania Ratchetów chronologicznie, chciałbym tylko wytłumaczyć, że w Ratchecie i Clanku 3 było coś takiego jak załoga Q. I to była drużyna, którą Quark zrobił do infiltracji bazy Nefariusa na planecie Aquatos. I stąd ta nazwa właśnie. Dobrze, panie kolego, tutaj masz terminal, z którego musisz skorzystać. Widzę. I tutaj musisz pokazać widzom, jak wygląda wybieranie planety w tej grze, ponieważ tak naprawdę jest to level select. To przed wami, no, drodzy widzowie. No, jak widzicie, tak to właśnie wygląda. Na razie mamy jedyną planetę odblokowaną, czyli Rafineria Corgon. Tak. No, i mamy tutaj opis nawet, że firma Gramelnet zbudowała rafinerię Corgon, by pozyskiwać i przetwarzać kwas wykorzystywany przez dział produkcji broni biologicznej. A rafineria Corgon jest na planecie, jakoś tak na M to było chyba. Ma... tam jest chyba napisane. Ma coś takiego. Poczekaj. To prawdopodobnie będzie napisane, jak wejdziemy tam do środka. Tak więc co, myślę, że chyba wchodzimy. Tak, lecimy, no. Lecimy na pełnej. I to z tego, co chyba dobrze pamiętam, to są chyba jedyne trzy planety w tej gierce. Tak, dokładnie tak. No. To są jedyne trzy planety. Dlatego ta gra jest naprawdę krótka. Więc jeżeli ktoś z was, nie wiem, sądził, że będzie tutaj tyle samo planet, jak w Ratchecie jedynce, no to... no. Czy nawet dwójce, ale nie, jak widzicie, ta gra zawstydziła nawet Size Matters w ilości planet. Dokładnie, więc no... No Size Matters spaliło się ze wstydu teraz. No, no schowało się. No, więc wchodzimy tam na pełnej... Curwie. Oczywiście, jedziemy z koksem. Jesteśmy na miejscu. Tak jest. I tutaj, drogi przyjacielu, będzie coś dla ciebie, czyli tutorial. Centrum dowodzenia załogi Q zidentyfikowane. Centrum dowodzenia jest zasilane przez te generatory. Jeśli zostaną zniszczone, załoga Q straci kontrolę nad planetą. Bardzo mądrze powiedziane. Bardzo mądrze powiedziane, ale proszę słuchać, bo tu będzie właśnie tłumaczone, w jaki sposób ta gra działa. To chyba lepiej, okay, jak ci gra wytłumaczy niż ja, bo ja tłumaczyć nie umiem. Chyba, że jakieś gry niszowe za darmo. Obroń bazę załogę Q. Aha, dobra, musimy bronić i... Straciliśmy generator. Tak, to jest... właśnie tak to działa. Tutaj kwadratem masz klucz. Zamiast kluczy. Torów potrzebna jest Pirowi życzka. Zaskuj w skrzyni, zbieraj śrubki. No pewnie, że będę to robił. No kurde, to jest moje ulubione zajęcie. Tak, śrubki mamy wspólne, więc możemy razem rozwalać na spokojnie, bez obaw. Jak chodzi o te... tutaj musisz jeszcze wieżyczkę kupić. Musisz stanąć, stań na tym polu i kupujesz wieżyczkę. Wieżyczka, no po prostu mechanizm obronny, jak widać, po prostu wrogów zabija, co nie? Tak, jak chodzi właśnie o tę walkę wręcz, to jeszcze nie dokończyłem. Ratchet ma klucza, ale inne postacie mają, czyli Quark i Clank mają pięści. Pięściami biją, bo jak mówiłem, to są pudziany. Oni nie potrzebują broni. Dobrze. No pewnie, że nie potrzebują, no tylko Ratchet potrzebuje klucza. Dobra, wciśnij X lub R1 będąc na niebieskim obszarze, dobra? Na niebieskim raz, w sensie... I spróbuj trafić w te takie białe. Tam masz takie... Jakby białe... Co ty robisz? Tam masz takie jakby... Czekaj, no. W czerwony nie strzelaj, tylko w niebieski. I trafiaj w te białe, no. Bo jak trafisz w te białe, to masz dodatkowe śrubki wtedy. Elegancko! No i generalnie to są właśnie generatory broni.
po mapie są porozrzucane i w ten sposób w tej grze zdobywamy bronię. Zawsze jak przylatujemy na planetę, to nie mamy nic, żadnej broni palnej i dopiero właśnie z tych generatorów pozyskujemy broń. Czyli one są właśnie po całej mapie poukrywane i no. Zresztą jak sobie odpalisz mapę, zresztą sobie odpal selectem, dużą mapę, to tam masz właśnie pooznaczane takie niebieskie punkty i jest jeden taki większy i ten większy to ma tą jedną z tych takich cięższych broni, czyli pan wojny i granatnik. To jest ten z gwiazdą? Nie. Z gwiazdą nie patrz. To jest, masz takie niebieskie cele, to tam masz właśnie te zasobniki z broniami i masz taki jeszcze większy cel, też taki jakby rakietkami, nie? A gwiazda to zaraz powiemy, co to jest. Dobra. I teraz i to tak, musisz rozwalić. I to rozwalasz. Okay. Jak widzisz zawsze taki pasek nad tym, to jest po prostu życie albo wroga, albo takiego generatora, nie? No to lecimy. Zniszczyć, zabić. Napierdalać! No ładnie, to żeśmy sobie następny teren odblokowali. Tak. No i tutaj jak ta miła pani zwana zaraz powiem. Centrum obrony planetarnej. Aktywuj centrum obrony planetarnej, by odeprzeć grungariańskich maruderów. Tak. Dobrze. I tak zbliżają się wrogie statki desantowe. No, gruba zadyma się tutaj dzieje, kurde, coraz ich więcej. Oblężenie. Więcej was matka w domu nie miała? Kurwinoksy do nas idą, ej. O nie. Wykrywacz inwazji śledzi grupy wrogów atakujących twoją bazę, dobra? Tak, no widzisz, to na tym polega, że... O, widzisz, masz taki pasek i pokazuje ci, czy oni idą z prawej, czy z lewej strony. Ja proponuję, żebyś ty wziął prawicę, a ja wezmę lewicę. O, dobra, ja biorę ten, prawicę, ty lewicę, no ale ty, będzie elegancko. No to właśnie, to jest twoja strona i jeżeli oni będą z tej szli, wiadomo, będziemy sobie tam pomagać, ale moim zdaniem właśnie najlepiej się w tą grę gra w ten sposób, że jeden gracz stoi po jednej stronie bazy i drugi stoi po drugiej. I ewentualnie sobie pomagamy. Dobra, i generalnie właśnie jak chodzi o te generatory, tylko chciałem wytłumaczyć. Jeżeli stracimy wszystkie, to jest game over, co nie? Jeżeli żadnego nam nie zniszczą, to dostajemy taki bonus, ja ci teraz tam zobaczę, czy tam może to jest? Nie, nie ma. Ale to pod koniec poziomu zobaczysz, że są takie medale i tam, no zobaczysz zresztą. Dobra, zatem ta gwiazdka, do której tak bardzo chciałeś iść, tam jest rozdzielnia. Rozdzielnia to jest miejsce, do którego musimy właśnie pójść, żeby odblokować te centrum obrony. I w centrum obrony robimy zadymę. I wtedy tak, wtedy tak naprawdę to już jest cały poziom. Ten poziom bardzo szybko da się skończyć. Więc ty tam możesz się w sumie zająć tą rozdzielnią, żeby tam pozabijać typów i wszystko, a ja się zajmę... A ja się zajmę tutaj tym, kurde, wrogami i bronię nam posprowadzam. No i bardzo dobrze, no i tak możemy się w sumie umówić, tak więc lecimy w takim razie z Koksem robić tutaj zadymę z tymi wszystkimi pokrakami, bo czemu by nie, trzeba pokazać, że Ratchet i Clank są górą, a nie, że tutaj ktoś będzie jeszcze pitolił jakieś farmazony. Tak, i jeszcze też jedna sprawa. Jeżeli usłyszysz, że właśnie zbliżają się wrogie statki desantowe, to znaczy, że nam bazę atakują i trzeba tam lecieć, ale... O, na przykład jak teraz. O, słyszałem. Ale spokojnie, ja sobie tam dam radę. Dobra. Ty tam weź, idź do tej rozdzielni, po drodze jakieś tam zasobniki z bronią sobie poogarniaj i tyle. No, niestety, drodzy widzowie, pierwsza planeta będzie, może być troszeczkę chaotyczna, no głównie ze względu na to, że ja muszę tu Michała nauczyć wszystkiego, bo chyba pierwszy raz w ogóle masz styczność z tą grą, nie?
ja generalnie jedyne, jeżeli chodzi o moją styczność z załogą Q, to to, że grałem sobie kiedyś na multiplayerze, to tylko w zasadzie odpalałem tylko po to, żeby se na multiplayerze popykać. A multiplayer bardzo fajny w tej grze jest. Tak. Znaczy, troszeczkę jest cheap, ale to wszystko. Idź po kablu do tej gwiazdki. Dobra. I tam będziesz musiał przełącznik jeden aktywować. Bo to jest, proszę Państwa, właśnie rozdzielnia i zazwyczaj standardowy poziom w tej grze właśnie wygląda tak, że trzeba iść do określonej liczby rozdzielni, po czym możemy wejść do Centrum Obrony Planetarnej i te centrum rozwalić. Znaczy rozwalić, przeprogramować, ale ja tak mówię, że rozwalić. Przeprogramować je można i tak to właśnie, moi drodzy, działa. Pa, w ogóle trójka się pojawiła, oni myślą, że wiesz, trzech na jednego to banda łysego, więc no, zobaczymy. Aha, dobra, już oni wpierdol ode mnie obskoczą, ty tam rób te rozdzielnie, spokojnie. A tam to, atakowany. To ja nie wątpię. To nie wątpię, że ty tam ich wpierdol spuścisz. Już spuści. O kurwa, czekaj, bo oni ich więcej idzie. O kurwa, czekaj. O kurwa, bo właśnie gra jest bardzo hejtowana przez ludzi, głównie dlatego, że jak pewnie zauważyłeś, jest formuła samego gameplayu jest jak typowy Ratchet, ale niestety jest właśnie, znaczy niestety albo stety jest ta mechanika obrony bazy i to się bardzo ludziom nie podoba. A ja akurat jestem tego fanem. Mi się to bardzo podoba, jest to całkiem fajne. Nie narzekam. No na pewno ciekawszy eksperyment niż 4 za 1, moim zdaniem. O, trzeba będzie ograć któregoś razu 4 za 1. Polecam się jak coś. Ja kiedyś w 4 osoby grałem w 4 za 1 na... Au! Co się stało? Dedłeś? Tak! Ała! Ała, kurwa, rzeczywiście. Ła, kurwa, rzeczywiście, myślałem, że mnie nie dorwie, kurde, sukinko, to mnie dorwał śmieć. Co za kurde kutas. Ajajaj. Dobra, Michał, dajesz, bo jak... Biegnę tam. Jak ty tego nie zrobisz, jak ty tego, kurwa, nie zrobisz, to ja ci przyjdę z pomocą. A ja chciałem tylko powiedzieć, że Michał grając ze mną, to tak jakby grał na kodach, bo ja mam wszystkie bronie na level maksymalny. No to ładnie. Wiecie no, ładnie. Bronie w tej grze są jak serwis streamingowy, tak naprawdę. Czyli tak naprawdę ich nie macie, ale tak naprawdę je macie, nie? Czyli dają wam, niby je dostajecie, ale mogą wam w każdej chwili zabrać. Nie wiem, jakby... A my nie chcemy, żeby nam zabierano. Znaczy no zabrać, w sensie, że wiesz, z każdym poziomem mamy 0 broni na początku. Ale jeżeli sobie jakieś bronie poulepszasz, to ci się zapisuje akurat między poziomami. To przynajmniej tyle. Dobrze, ja pójdę po tą ulepszoną broń zaraz, tylko się zajmę tymi pajacami. Ale to na luzie. Ty pajace, kurde. A jak tam ci idzie w tej rozdzielni pajacu? Zajebiście. Zajebiście, tylko poza tym, że muszę teraz... siedzieć za barykadą, żeby mnie, kurde, nie zestrzelili. Bo się, kurde, odpalili cała czwórka na mnie, kurde. Cała czwórka? Ale... No tak, cała czwórka, jak 4 za 1. O nie. To może jakiś zasobnik z bronią sobie w sumie zdobądź, jak tam masz problem. To możesz sobie pozdobywać trochę tych zasobników z bronią, na przykład spróbować zdobyć ten najlepszy. No w sumie. O, tutaj, czekaj. O, zaraz będziemy mogli... Oj. Chyba zaraz będzie można, kurde, wejść. Znaczy, no mówię, jeżeli masz tam problemy, no to weź sobie załatw najlepszy zasobnik z bronią. Po prostu. Mhm. Wszystkie generatory aktywne. O, udało mu się! No proszę! Zajebiście. Kurde, jednak on coś potrafi. Hehe. Hehehe. Dobra, zanim tam pójdziemy, to weź tę najlepszą broń. Tę taką, wiesz... Kurde, no na pewno rozpoznasz. Zaczekaj, ja już tutaj zobaczę, bo... Ona jest gdzieś tutaj z boku, tak? Czy... Czekaj, już tam pójdziemy. Już tam... No to na razie sobie póki co niszczę skrzynki, żeby dodatkowe śrubki mieć. Zawsze się przydadzą. Jak jesteś w tej rozdzielni? Czekaj, gdzie ty, kurde, jesteś? Aha, ty jesteś tu. No jestem na samym końcu, tam gdzie trzeba było
aktywować to i owo. No to tam możesz sobie przeskoczyć. Czekaj, chodź. Chodź. Idę. Chodź tam, gdzie ja jestem. Lecę. Zobacz, ja jestem ten biały na mapie. I tutaj se wskocz. Gdzie ty poleciałeś? Szybko, bo idą nam do bazy. Damet, dobra. Muszę bronić. Co, biegną do bazy? Muszę bronić bazy. Tutaj masz taki, takie niebieskie, żeby wskoczyć do góry. A, widzę, no, to... widzę, tam zaznaczyłeś chyba. Tak, tamtędy. Dobra. Znaczy nie zaznaczyłem, to jest zaznaczone samo w sobie. Aha. Ja sobie tu poradzę w tej bazie jak coś, tylko... Okej. No to... Tylko szybko teraz... O, jest na notek. Trzeba, kurde, się wyleczyć, żeby nie było, bo 10 na 30 HP. Trochę słabo. No. No beka w chuj. Dobra, w sumie wskoczyłem na to niebieskie, tylko teraz jestem na samej górze, tak? To o to chodziło, żeby tam dojść? Tak, na samej górze i tam powinieneś móc skoczyć po platformach do tego zasobnika z bronią. Okej, okay. Widzę, że już mamy tu punkt kontrolny. Zajebiście. Tak, no i tam możesz sobie doskoczyć, ja jeszcze pójdę po kolejny, ała kurwa, rzeczywiście spadłem. Zajebiście. Pana wojny. Pana wojny, dobra. No, jest lepszy. Zawsze pana wojny bierzmy, bo to jest... Ta broń jest naprawdę, to jest najlepsza broń w grze chyba. Okej, okay, zajebiście. No to mamy pana wojny, więc teraz lecimy dalej z koksem. Trzeba w dół zlecieć. I to tam... Głowa w betoniarce! To idź do kolejnego zasobnika, bo tam jeszcze jest jeden zasobnik. Lecę już tam. Lecę na pełny, nie będziecie mnie tutaj, kurde... Nie będziecie mnie tutaj cisnąć, co wy sobie myślicie, że co? Ja polecę sobie tu na wprost, elegancko trzymajcie się, elo. Stój, Michał, nie tam! Nie! O nie, dostajesz w pierdol i to taki zdrowy. Czekaj, no nie. Co on zrobił, ludzie, co on zrobił? Nie tu, cofamy się, chodź. Cofamy to nie się. Tu? Nie. Znaczy tutaj trzeba iść, ale jeszcze najpierw może zdobądźmy sobie jedną broń, nie? Chodź. A, dobra, okej. Bo ja już tutaj poleciałem na pewno, już chciałem się z nimi napiżdżać, ale dobra. Nie, leć normalnie do... leć normalnie, masz na mapie zaznaczone takie niebieskie, nie wiem czy widzisz. A, widzę, lecę tam. No to dawaj. Lecę. Zobaczymy, czy do dobrego niebieskiego lecisz. Ale nie do bazy, tylko do tego... No do zasobnika. Tam jest po lewej stronie mapy. Do tego tam, co wtedy aktywowałem, nie, bo tam nie, jest nie, jeszcze nie, jakaś... Nie, po lewej stronie mapy jest. Odpal sobie mapę selectem dużą. I po lewej stronie masz. Po lewej, dobra. Czekaj. Czekaj, bo wbijają nam do bazy. Nieładnie tak. Nieładnie, no. Jak... O, złota śruba przy okazji, o. No, wezmę. Ale one chyba dają ci tylko kostiumy w tej grze. Jakoś... też nie są wymagane. Chodź za mną. Pajac. Dobra. Dobra, czekaj, chodź. I ja ci pokażę. Tylko tutaj? Sam muszę przypomnieć sobie, jak się tam dostać. Czekaj. To będzie dobry let's play. To będzie dobry let's play, chodź. Chodź tędy. Za mną. Lecę. I kolego. Tu. Czekaj. O, no to widzisz, teraz ja zjebałem. Dobra, ja tu glitchem się dostałem. Chodź tędy. Tędy się dostaniesz. Drugą stroną. A, dostałeś się. Dobra. I tutaj zobacz, tu masz zasobnik z bronią. Zobacz sobie, jak on jest oznaczony na mapie. Najpierw. Widzisz? No. Widzisz tę ikonkę zieloną? Tak. Na minimapie? No to takiego czegoś musisz szukać. Dobra. Jak będziemy grać na następnych poziomach. I proszę państwa, mamy cały arsenał dostępny na tym poziomie. I teraz będziemy mogli iść do centrum obrony planetarnej, spuścić w pierdol naszym zaciętym wrogom. Także chodź, drogi kolego, follow me, lecę. Jak to się mówi. Leć sobie na tych turbobutach cały czas, też polecam skok robić w turbobutach. Wiem, robię cały czas skok. No. Właśnie... No, ale kurde, powiem, że... Nie, no, przyjemnie się na razie tak w sumie gra.
Fajnie w ogóle oprawa dźwiękowa jest tutaj fajna, w sensie muzyka, która leci w tle, no i graficznie to zajebiście też wygląda. Propsuje, szanuje, nie szkaluje. No, też mi się akurat podoba, ale ja to wiadomo, że jestem fanem tej gry. Chodźcie tu kurde, ale w piździe dostaniecie. Polecam jak coś na tych kurdupli, polecam te żygadło, bekadło, przepraszam. Kurde, bekadło? Sonicowy erup, ten na dole co masz quick selecta. Na tych kurdupli. Aha. Bardzo polecam. A demyt, co tu jest? Jakieś lagi miałem. Dobra. Wycurwy, wypadł. Dobrze. A teraz, zanim zrobimy cokolwiek z tym centrum dowodzenia, to chciałem tylko, abyś widzom pokazał... Ale czekaj, bo tu jakiś typ trzeba mu w pierdol spuścić. Pana to. Jep. No i nie ma się. Bardzo dobrze, no już powiem. No i gitara. Dobrze. Czekaj, stój. Teraz stój. No. Teraz, żeby w ramach tutorialu, jak działa każda broń, będziemy widzom pokazywać każdą broń, bo widzę, że nie kojarzysz za bardzo tych broni, a lepiej jak się obeznasz, więc weź sobie najpierw ten blaster po lewej. No dobra, spalacz ten? Tak. Czy... Proszę państwa, jest to spalacz. Zwykły blaster. Mój akurat strzela potrójnie, bo mam zupgrade'owany, ale spokojnie, Michał też sobie zupgrade'uje. Dokładnie. A to jest pyrocytor. Też sobie zobacz, pyrocytor tam po lewej. Pan wojny rakietka. Taka zajebista. Dokładnie. Idealne do rozwalania statków i ogólnie mocniejszych wrogów. Jest jeszcze, ja mam grzmotnika. No to dawaj grzmotnika rzucaj, pokaż co to potrafi. Grzmotnik, proszę państwa, to jest coś, co sobie rzucamy i to w tym czasie atakuje wrogów. I to samo pan Zurkon. Zurkona też polecam używać. Aktywuj Zurkona. O. Zurkon po lewej. Po lewej na dole. Czekaj. No ja właśnie dałem, to jest on? Tak? Nie, to nie jest Zurkon. Pan Zurkon, tam powinien być albo Zurkon. A pan Zurkon, dobra, faktycznie jest. No to odpalasz Zurkona i Zurkon też się chroni. Więc jeżeli na przykład jest trochę ciężko, no to odpalasz i grzmotnika i Zurkona, polecam. I jeszcze masz tego. Mrozer, czy jak się to nazywa? Mrozer, tak. Mrozer, no i to mrozi wrogów. Nie jest to jakaś bardzo dobra broń, ale no. Ale mam bekę w ogóle z tych nazw. No. Zurker, Mrozon, Pan Mrozer. Tak, Mrozon jeszcze brakuje. Ale tak, no bez kitu. Doppelbanger to jest coś, co po prostu stawiamy i samo strzela do wrogów, więc tak tylko powiem ci, jeżeli właśnie będzie ci ciężko, to postaw grzmotnik, Doppelbangera i włącz Zurkona i dopiero napierdalaj wrogów. To będzie akurat łatwo. No dobra. I jeszcze sonikowy eruptor i to jest akurat dobre na małych wrogów. No. O, elegancko. I tyle, samouczek zrobiony, przedstawione bronie, proszę państwa, możemy... dobrze. Możemy iść. Czyń honory. Yeah, bitches. Klanie w centrum obrony planetarnej. Proszę wrócić do bazy, aby rozpocząć sekwencję restartu.